To oczywiście program Absolutnie Niepoważnie. Janek Kruczkowski, Mateusz Tomaszuk, no i z nami nasz gość, czyli Józef Pawłowski. Tak jest. To miałeś powiedzieć, co będziesz dzisiaj robił wieczorem, tak. Bo tonight Rufus śpiewał, więc... Tak, słuchajcie, jestem w trakcie organizacji takiego małej awanturki charytatywnej dla takiego małego szkraba, Krystian Polkowski. Możecie znaleźć jego fanpage na Facebooku i poczytać o nim, kto to jest i o co chodzi. Ma w każdym razie 3 lata i 3 miesiące i w tym momencie już z kilkoma dniami. I zbieramy dla niego pieniążki. Znaczy, pieniążki zaraz będziemy zbierać, a tak jakby ja szykuję aukcję i taką trochę akcję promocyjną. I właśnie między innymi wieczorem będę to dopinał, mówiąc krótko, organizacyjnie. Planujemy ruszyć jakoś tutaj 22 lub 23 na Facebooku, więc bardzo zapraszam do śledzenia fanpage'a Krystiana i naszego miastowego, bo przyłączyło się do nas wielu naszych przyjaciół, ale no nie będę teraz zdradzał, o co chodzi, jak to będzie do końca wyglądać. W każdym razie trzeba mu pomóc w walce o jego malutkie, młode życie. Pomagamy jak najbardziej. Zastanawiam się, jak to się stało, że zacząłeś tak wcześnie w dubbingu. Próbowaliśmy ciebie przekonać trochę, żebyś nam jakąś próbkę sprzedał, ale jednak jesteś nieugięty i nam to nie prawda, sprzedasz. Bo ja jestem, znaczy wbrew pozorom, ja jestem dość wstydliwy. I naprawdę? Tak. Właśnie my też. To jest ten problem. Wiesz, chodzi o to, że dubbing ma, to jest akurat dla wstydliwego najpiękniejsze miejsce, bo jedyna rzecz, jaką masz, to masz wyciemniony pokój z reguły, mikrofon i ekran, więc tak jak możesz się wydurniać, znaczy to tak, czasem widać reżysera dźwięku i reżysera, a czasem ich nie widać. Więc generalnie albo ich widzisz, ale to tak czy siak są przyjaciele, którzy są, żeby ci pomóc, nie? A ja się dostałem do dubbingu dzięki wspaniałej Agnieszce Kudelskiej, która obecnie pracuje w studiu Sonika. Uczyła mnie w ognisku teatralnym u Machulskich. Później przeszła właśnie do tego studia i mieli jakiś casting. I zaprosiła połowę tego studia, żeby każdemu dać szansę i ja się jakoś tak zaczepiłem. Udało mi się cudem wygrać. Albo wzięli mnie z litości, bo wielodzietna rodzina. Nie wiem. No w każdym razie jakoś tak zostało, że malutkimi kroczkami zacząłem cokolwiek tam robić, od takich naprawdę drobinek do większych rzeczy. No i teraz powiedzmy, no coś tam robię regularnie lub czasem rzadziej, ale no w jakimś sensie cały czas trwam w tym świecie i w tej dubbingowej przygodzie. Powiedz mi w takim razie, jak człowiek nieśmiały za pierwszym razem dostał się do szkoły aktorskiej? Po pierwszym etapie, i nie żartuję teraz, płakałem w zasadzie, znaczy no płakałem to może nie, no ale generalnie w zasadzie płakałem swojemu starszemu bratu do rękawa, mówiąc, że nie ma szans, że się nie dostałem. Wszedłem na salę, wziąłem kubeczek, mówię, ja się tylko wody napiję, wylałem wszystko, do kubeczka trafiło tam może na jeden łyczek, a wylałem z pół butelki. Nie wiem, wiesz, ja mam tylko jedną taką cechę, którą, nie wiem, może to jest rodzina czy coś, ale mi się generalnie, jak już mam cel, to robię. I jak już zaczynam działać, to opuszcza mnie stres, nie? Tak jakby wszystko albo nic, no. I jakimś cudem się dostałem, wiesz, ale nie byłem jakąś wybitną jednostką dostając się, a poza tym też włożyłem w to parę lat pracy. To jest inna rzecz, że ja naprawdę od chyba drugiej czy pierwszej nawet gimnazjum pracowałem pod kątem Akademii Teatralnej. Co prawda na aktorstwo patrzyłem w żenujący sposób, bardzo komercyjnie, i dopiero Ognisko Teatralne u Machulskich zmieniło moje myślenie. Takie, wiesz, że popatrzyłem, że sztuka to jest coś, czym mogę zmieniać ludzi, świat, czynić go piękniejszym. I zacząłem tak jakby patrzeć na to z zupełnie innej strony. Więc im dziękuję za to, że zmienili mój mózg i moje serce. No i do szkoły już nie szedłem po to, żeby być aktorem, czyli fame, tylko żeby tworzyć sztukę i z miłości do sztuki. A masz jakieś rady dla tych, którzy po raz piąty próbują się dostać i niestety im się to nie udało? Znaczy jest tylko jedna rzecz, w którą ja strasznie wierzę, znaczy, bo to tylko i wyłącznie sumienie potrafi powiedzieć. Jeżeli robisz 100%, w zasadzie 100%, że całe twoje życie jest zdeterminowane na ten cel, to nawet jeżeli się nie dostaniesz i za szóstym i za siódmym w końcu odpuścisz, to masz czyste sumienie, nie? Bo ja wierzę głęboko w to, że najgorsze, co może być w życiu, to takie poczucie, że kurna, mogłem dać ciut więcej. I zresztą mój profesor mnie tego nawet w zawodzie nauczył. Dziękuję panie profesorze, nie podam nazwiska, bo mnie pan profesor zabił, że graj za tyle, za ile masz, nie? Na zasadzie, że masz złotówkę, graj za złotówkę, nie za złoty 50, bo nie ugrasz. I to raz na zawód, dwa na życie. Nie wiem, no masz zdolności na to, żeby robić coś, to rób to, nie? I małymi krokami. Ale jeśli chodzi o samozdawanie, to z całego serca trzeba sobie wierzyć, w cholernie dużo czytać, śpiewać, obserwować drugiego człowieka i kochać. Też wiesz, tak jakby kochać, przeżywać życie w 100%, bo twój jedyny bagaż, jaki masz później w zawodzie, to jest to, co przeżyłeś, nie? I na tym czerpiesz, tego budujesz, tak mi się wydaje. Nie wiem, może coś tam się jednak różni i za parę lat zmienię zdanie, ale generalnie tak mi się wydaje. Więc trzeba żyć na całego i walczyć o serce i głowę, nie?
serce było. To pięknie powiedziałeś, naprawdę. Czas nas goni niestety, ale jeszcze muszę koniecznie ciebie o to zapytać, bo niebawem premiera filmu Warsaw by Night, w którym cztery kobiety w różnym wieku, poszukując bliskości, spotykają się w jednym z klubów Warsaw by Night, ale zastanawiam się, co ty tam będziesz robił. Ja? Znaczy, to są cztery historie, cztery takie nowelki w jednym filmie. No i ja jestem, i każda z tych pań ma osobę partnerującą. No i ja partneruję wspaniałej Marcie Mazurek, która jest moją cudowną koleżanką, jest po krakowskiej szkole i 2 lata temu wygrała nagrodę za najlepsze aktorstwo na łódzkim festiwalu teatralnym szkół teatralnych.